Cześć, tutaj Dorota z Look For Book i dzisiaj przychodzę do Was znowu z recenzją w 60 sekund. Dzisiaj e, z najnowsza powieść Kamili Lackberg Kukułcze jajo i jest to słuchajcie powrót do Fialbaki, do mojej ukochanej serii. Ostatnie tomy były już dosyć przeciętne i łatwo przewidywalne i przyznam Wam szczerze, że mm, trochę się obawiałam, że znowu się zawiodę. Ale nie, tutaj Kamila Lagber kazała na siebie dłużej poczekać, ale za to było warto, bo ta książka spełniła wszystkie moje oczekiwania. Czyli po pierwsze, no, wróciłam do moich ukochanych bohaterów, Erika Patryka, Eriki Patryka, Erika ja Patryka, do Eriki, która oczywiście no, pisze no, kryminały, ale oparte na jakichś prawdziwych historiach. Jej męża Patryka, który jest komisarzem w policji. No i wiadomo, że coś się wydarzy, jakaś zbrodnia w tej miejscowości, jakieś śledztwo. I tak w tym tomie mamy zabójstwo fotografa, który przyjeżdża ze Sztokholmu na wypoczynek do, do Fialbaki, też po to, żeby uczcić ze swoimi przyjaciółmi. 50. rocznicę ich ślubu. No i mamy też powrót do jednej zbrodni z przeszłości, ale która właśnie ma pewien związek z tym fotografem. Erika zajmuje się tą zbrodnią z przeszłości, no a później te zbrodnie zaczynają się ze sobą łączyć w pewien sposób. W jakiej, no to ty już was zapraszam do lektury. To, co e, powiem Wam najbardziej spełniło moje oczekiwania, to to, że wreszcie jest kryminał, e, w którym e, no, można podążać, czyli czytelnik może przyczynowo-skutkowo i na podstawie różnych wskazówek dochodzić do e, wniosków, e, tak, z tych poszlak, znajdywać rozwiązanie. I to, co wychodzi na koniec, nie jest oderwane od rzeczywistości, czyli to nie jest, wiecie, jak Filip z Konopi, jak czasami ostatnio czytam te kryminały i w ogóle rozwiązanie jest jakieś, nie wiadomo skąd, tak, że, nie wiem, tego mordercy nie było przez całą książkę i on nagle wyskakuje. Wiadomo, że jest to zaskakujące dla czytelnika, ale to nie jest też przyjemność czytania, bo nie po to czytamy kryminał żeby znaleźć rozwiązanie, że nie wiem, zbrodniarz wyskakuje jak Philip Skonopi. Więc jeśli właśnie tak jak ja lubicie czytać kryminał, ale tak, żeby samemu dojść do jakichś wniosków, no to tu na pewno Wam się spodoba. No i oczywiście napisana świetnym stylem, no cudo. Więc ja gorąco polecam. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia!